chciałbym się rozwijać w kierunku IT i wydaje mi się, że praca testera to jest taki dobry pierwszy krok, jeżeli nikt nie miał jakby styczności z jakimś programowaniem i tak dalej, żeby się tego nauczyć. Większość zajęć przeprowadzamy na komputerach, testując aplikacje, pisząc przypadki testowe, programując automatyczne skrypty, korzystając z najnowszych narzędzi takich jak Jira lub testflow.com do zarządzania testami. Na naszych studiach są osoby, które w życiu nie podejrzewalibyśmy o to, że będą w jakiś sposób powiązane z komputerami. To są humaniści i oni w 100% znajdują się w tej swojej roli. Potwierdzeniem umiejętności testowania oprogramowania na rynku testerskim jest posiadanie międzynarodowego certyfikatu IST-QB. Testerzy.pl dla Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przygotowali specjalną ofertę certyfikacji. Dzięki temu studenci kierunku mogą skorzystać z egzaminu na korzystniejszych warunkach finansowych. Zdecydowaliśmy się zainwestować w ten kierunek studiów, wiedząc, że tak naprawdę będzie to wartość dodana i zarówno dla nas, jako dla firmy, i dla studentów, którzy dzięki temu znajdą pracę szybciej, w łatwiejszy sposób. My w tym momencie widzimy pierwsze osoby, które faktycznie mają potencjał. Z jedną już nawet nawiązaliśmy współpracę. Studia zaczęliśmy właśnie w październiku, a już w grudniu przyszła do nas osoba z konkretnej firmy, przedstawiła nam jakby swoją ofertę, kogo szuka, żeby właśnie nadsyłać oferty przez naszego prowadzącego. Ta pozycja, że właśnie studiuje, tutaj bardzo się spodobała osobom rekrutującym. I zaczynam pracę od poniedziałku. Podoba mi się. Zapraszamy na studia.